zdrowy, panie redaktor. Krzysztof Gojś, specjalista od medycyny estetycznej. Już zaczęło. Nie, ty się w ogóle nie zmieniasz. Ja bym wręcz powiedział, że... Co ty, zobacz na moje czoło. Patrz, patrz, nie, słuchaj, tutaj się nie, dzieje. No dobra, no to jeszcze jestem kilka dni w Polsce, to zaradzimy. Ale nie. Tak naprawdę, to słuchaj, naprawdę pięknie. Normalnie, jak kiedyś widzieliśmy ostatni rok temu, no to młodniejesz. Ale ja myślę, że to właśnie to, co profesor powiedział. Miłość, dobry seks. No i to właśnie powoduje, że od razu pięknie i młodzi wyglądamy. Nie namówisz mnie na rozmowę, bo ja tu jestem od zadawania pytań, słuchaj. Ale to tobie też Floryda służy, muszę absolutnie powiedzieć. Absolutnie nie, to w sobotę chwycił, więc tak troszeczkę młodziej wyglądam. Wreszcie sobie zrobiłem, bo wiesz, w tym wieku to facet też musi dbać o siebie. No pewnie, a słuchaj, ty testujesz w ogóle na sobie procedury medyczne wszystkie, i te wszystkie, wszystkie zabiegi. Absolutnie wszystkie. Tak? No oczywiście, oprócz może ginekologii estetycznej, laserotapia, pochwy, nie wchodzi w rachubę, ale tak to wszystkie zabiegi już na sobie wypróbowałem, bo wtedy wiem, w jaki sposób mogę polecać swoim pacjentkom. No właśnie, a były takie jakieś zabiegi, które przetestowałeś na sobie i stwierdziłeś, o nie, to nie wiem, tak boli, albo jest mało efektywne, że jednak nie zaaplikuję tego pacjentce? Mnóstwo zabiegów z medycyny estetycznej to ściema. Ja myślę, że około nawet 80%. Serio? Absolutnie ściema. To jest tylko marketing różnych firm, ale też i gabinetu. I to mówi człowiek, który zakłada kolejną klinikę? Ale zakłada na podstawie swojego bogatego doświadczenia i też wiedzy. Aha. I wiem, co działa, wiem, co mogę proponować pacjentom i wiem, w jaki sposób to można w sposób naturalny fajnie pomóc odmłodzić. No dobra, ale to powiedz w takim razie, co na pewno nie działa i żeby się nie nabrać? Nie, na pewno nie rozpoczynam od tego botoksu i od filerów, więc cieszę się, że ty tego nie stosujesz na dzień dobry. Na pewno takie autologiczne zabiegi jak fibryna, jak osocze bogatopłatkowe, tego typu rzeczy, które w naturalny sposób nas odmłodzają. Czyli to są takie nakłucia, wszystko, tak? Nie, to jest wszystko z siebie. Biorę z ciebie krew. Aha. I z tej krwi pracuję na... Wampir. Tak, na komórkach macierzystych, na osoczu. I to powoduje, że mega fajnie odmładzamy twarz. Czyli czy generalnie takie autoprzeszczepy to są. Można to tak nawet na siłę powiedzieć. Więc na pewno od tego rozpoczynamy. A jeżeli ktoś idzie i lekarz medycyny estetycznej rozpoczyna od botoksu, no trzeba z daleka od takiego gabinetu medycyny estetycznej. Czyli teraz jakby najważniejsze są w tym momencie, bo się tak trochę, wiesz, my bardzo szybko potrzebujemy efektów, nie? Idąc do lekarza medycyny estetycznej. A szczególnie kobieta, no jesteście takie niecierpliwe. I chcemy po prostu dzisiaj, wyjść dziś, tutaj, i już wyglądać zupełnie inaczej i piękniej. Natomiast przeczytałam, że najważniejsze dzisiaj to jest dbanie o wnętrze skóry. Absolutnie. Czyli to w tych procesach przeciwstarzeniowych jest dzisiaj ważniejsze, aniżeli to powierzchowne zmienianie czy dokładnie, wypełnianie. Ale również i o wnętrze duszy. Ja bardzo często pacjentki najpierw wysyłam do psychologa, czy nawet do profesora starostwa, po to, żeby naprawić właśnie te wnętrze duszy, bo beauty inside out, od środka. Jeżeli nie jesteś przekonana i w ogóle pewna siebie, że jesteś fajna, ładna i wewnętrznie pogodzona ze sobą dziewczyna, to nigdy nie będziesz piękna. Nawet jeżeli naszprycujesz się tym botoksem i wypełniaczami, to jednak w oku właśnie, widać, prawda, że nie jesteś szczęśliwa. Nie zawsze jest tak, że nawet zmiana wyglądu przynosi zmianę wewnętrzną. Tak, absolutnie nie. Nawet ładna kobieta, ale jak nie ma tego fajnego spojrzenia, no nie jest piękna. W siebie polubić. Absolutnie, pokochać i zawsze namawiam. Tak. Po prostu lepsze dla otoczenia, dla swojego ciała. Ale wiesz, tak w dzisiejszych czasach, kiedy faktycznie jest walka o to, żeby być właśnie piękniejsza, a przy okazji od razu lepiej nawet awansować, bo człowiek ładniejszy, piękniejszy ma lepsze życie, to szybciej takie nawet przynajmniej awansuje. Są, tak, prawda? Więc kobiety bardzo często teraz między sobą konkurują i większość moich pacjentek, jak się pytam, jaki jest powód, że chcesz coś zmienić, chcesz się odmłodzić, no bo moja koleżanka tak super wygląda. Czyli nie dla was, dla facetów, ale właśnie jako konkurencja kobieca. Więc to je napędza. No, ale na szczęście po prostu jest tak, że im człowiek starszy i bardziej dojrzewa do świadomości, że nie to piękne, co się, wiesz, wszystkim, znaczy z okładek wydziera, czy z Instagramów, tylko to, co się komu podoba. I to dobrze, też mówisz teraz o wieku, wpływa. Tak. Ale patrząc, wiesz, na ten młodzież, która żyje teraz w takim wyimaginowanym trochę świecie Instagrama, czy Facebooka, gdzie te wszechobecne filtry pokazują nierealny wygląd, więc wiesz, te młode dziewczyny głównie, one skupiają się właśnie na tym, żeby nawet w wieku 20 paru lat już zmieniać siebie, zmieniać swoją twarz. To jest straszne. No to jest, ale straszne też jest to, wiesz, że z kolei ta młodsza grupa hejtuje osoby starsze chociażby w przestrzeni publicznej, jakby nie dając im miejsca, że taki hejt z powodu wieku, czy wykluczenie z powodu wieku, albo tego,
takiego, że nie wyglądasz tak, jak powinnaś zgodnie z dzisiejszymi kanonami, to też jest słabe, tak? Bo z jednej strony masz tak, niezadbana, przecież dzisiaj są specjalne możliwości, żeby o siebie zadbać, ale z drugiej strony, jak właśnie coś sobie tam z twarzą zrobi, to słyszy, o, ale się nabotoksowała. No właśnie, jest faktycznie tak, jest taka presja, ale to, co zauważam teraz, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, jednak idziemy w kierunku pogodzenia się ze swoim wiekiem. Fajnie wyglądajmy, dbajmy o siebie, uprawiajmy sport, również uprawiajmy sport na twarzy, w cudzysłowie, czyli właśnie dbajmy o tę twarz, róbmy pewne zabiegi, ale właśnie naturalne zabiegi i w ten sposób się odmładzajmy. Więc ja się cieszę, że w Stanach właśnie bardziej już patrzymy na to, co mamy w głębi duszy, a nie tylko na powierzchowność. Aczkolwiek te kanony piękna są różne w różnych zakątkach świata. Przecież ja przecież ostatnie lata po całym świecie latałem, wykładałem medycynę estetyczną i o zależności od kraju, czy też od kontynentu, te kanony piękna są różne. Nawet w Stanach, czy wschodnie, czy zachodnie wybrzeże, te kobiety inaczej dbają o siebie, inaczej chcą wyglądać. Ja w Miami mieszkając mam mnóstwo pacjentek Kolumbijek, Brazylijek, no to tam jest podstawa, żeby mieć duże piersi i przede wszystkim bardzo, bardzo dużą pupę, gdzie ten kanon piękna u nas w Polsce by się nie sprawdził. No ale czasem się chyba sprawdza, przynajmniej tak niektórzy myślą. A wracając jeszcze do Instagrama, Krzysiu, to powiedz, czy w Stanach Zjednoczonych też jest taki pęd, taka presja, czy ona jest inna u nas, inna tam? Te właśnie instagramerki, influencerki? Myślę, że bardziej. W Stanach jeszcze bardziej ten Instagram. On szybciej wszedł i tak. Instagram jest bardzo taki dosyć agresywny ten marketing instagramowy i też takie życie właśnie na pokaz. Takie troszeczkę, ja mówię, że wyimaginowane to życie, bo każdy by chciał żyć tak jak Kardashian czy J-Lo, ale moja kochana. Oni wszyscy pokazują, czy wszyscy pokazują tylko ten jeden wycinek życia, w którym jest ładnie i fajnie i ciekawie i miło i dobrze sobie jemy i ładnie wyglądamy, jesteśmy zrobione, ale przecież to nie jest życie. To nie jest życie. To jest kawałek. Absolutnie, więc cieszę się, że my w naszym wieku już doceniamy właśnie inne aspekty życia, aniżeli ta uroda. Ty jesteś takim wrażliwcem, przynajmniej z tej strony cię znam i tak postrzegam. Jak to się dzieje, że ty tak, wiesz, prężnie działasz tam za oceanem, że już kolejną klinikę otwierasz? Zawsze mi się wydawało, że wrażliwość przeszkadza w takim twardym biznesie. Tobie pomaga? Ja zawsze w życiu byłem odważny. Aha. I to, że rzuciłem Polskę, gdzie byłem, można powiedzieć, u szczytu sławy, tak? Już pewien sufit już osiągnąłem, bo już kolejny milion mogę zarobić, okej, ale to już nie kręci człowieka. Kolejny program telewizyjny nakręcić, też to nie kręci. Czy na kolejną ściankę stanąć, to też już nie kręci. Więc stwierdziłem, dobra, jest sufit, to trzeba już coś innego w życiu robić. Stany zawsze mnie kręciły, bo tam się czuję dobrze. Czyli w Polsce już po prostu nie było niczego, co mogło cię kręcić? Absolutnie nie. Jejku, jaki zblazowany, znudzony absolutnie życiem. Zgadzam się z tym. Ej. Dlatego trzeba było wybrać się do Stanów. I tam w Stanach wybrano początku się na emeryturę, na kilka tygodni. Ja już nie wytrzymałem, ile możesz leżeć na plaży, bo mieszkam nad samym oceanem w Miami. Więc po kilku tygodniach stwierdziłem, dobra. Nie, no straszne, naprawdę. I wiesz, jedyny problem poranka był po wypiciu kawy. Czy iść na basen, czy iść na plażę. Już w pewnym momencie. Czy tak, Dom Perignon. No więc właśnie, na przykład, wolę drugie. Po prostu jaką mam zgagę. Więc wreszcie stwierdziłem, dobra, gość, obudź się, weź, zrób coś fajnego. I otworzyłem małą butikową klinikę w przepięknym miejscu w Miami kilka miesięcy temu w Chicago. Natomiast za 3 tygodnie już na Manhattanie w Nowym Jorku. Później będzie Beverly Hills. Ale to już robię dla zabawy. Na pewno to nie dla biznesu. Ja nie dla zarabiania nie pieniędzy, ale dla zabawy, żeby mnie się ale wiesz co, z drugiej strony podziwiam cię za to, że mówisz o tym tak otwarcie, tak, że to, Boże, no nie oszukujmy się, robię to, mam takie motywacje i koniec. Mam taką ochotę. Czym na pewno też przysparzasz sobie hejtu. Uwielbiam hejt. Uwielbiasz polski hejt? Polski showbiznes mnie nauczył hejtu, tak, hejt wręcz mnie no zaczął. No dobrze, ale jest na takim etapie, wiesz, w którym możesz się już tym bawić, tak? Bawię się i tym hejtem też się bawię. Zignorować, ja totalnie, tak? Totalnie tak kolektywnie powiem, olewam to wszystko. Ja żyję swoim życiem, znalazłem swoją przestrzeń w Miami, swoje szczęście, swoją miłość, o, na świeżo właśnie. Zakochany. Serio? Jestem, pewnie, tak, jestem kochliwy. I wiesz, i cieszę się po prostu ale też tym, może tym tak moim na stałe szczęściem. Niech będzie już tak, zobaczymy. Stabilizujmy się. Wiesz, ja jestem młody jeszcze, wiesz, jeszcze w sile wieku, dopiero 40 na karku, 9. A miłość młodsza, starsza? Nie, no zawsze. No, młodzi trzeba patrzeć na moczu, aczkolwiek. Dobrze, ale pomijając miłość, to ja zawsze młodym ludziom, których spotykam na swojej drodze, mówię,
mówię, słuchajcie, odwaga i po prostu determinacja i idziesz. Mhm. Po prostu postaw ten pierwszy krok, że jak zawsze jadę do mojej mamusi, do Dębna, spotykam się z tą młodzieżą na ulicy i chociaż te kilka minut z tymi ludźmi porozmawiam, słuchaj, weź, odstaw to piwo i ten telewizor i po prostu zrób coś, naucz języka, wyjedź gdzieś, spróbuj swoich szans, zawsze możesz wrócić do tej małej miejscowości. Ja tak zrobiłem i odniosłem sukces. A to jest amerykańska miłość, czy polska w Ameryce? Amerykańska. Argentyńska. Bo to są też inne, wiesz, ja bardzo lubię Miami i w ogóle ten vibe, bo tam, wiesz, jest... Tam jest różnorodność. Ale też inna kultura, wiesz, tam jest otwarcie do ludzi, jest uśmiech. Nie, no to temperamentnie. Dlatego jak przyjeżdżam tutaj do Polski, no jest jeszcze fajna pogoda, ale już za chwilę rozpocznie się, prawda, taka szaruwa. No i niestety ludzie cały czas patrzą w czubki butów, nawet w windzie, żeby po prostu uśmiechnąć się, porozmawiać. W Miami wychodzisz, jest słońce, codziennie jest to słońce. I masz uśmiechniętych ludzi. No pewnie, jak człowiek nasłoneczniony, to po prostu szczęśliwszy. Tak, zobacz, ale wiesz, to ten temperament tych Spanish people, to jest faktycznie, no tak nakręca cię do uśmiechu i do fajnego życia. No to widzę, że nowa miłość cię bardzo nakręca, bo uśmiechnięty jesteś jeszcze bardziej niż zawsze. To ci dziękuję. Nie, no, miłość, jak pan profesor powiedział, dobry seks i miłość i też uroda po prostu daje nam szczęście i też przedłuża nam życie. To może jakieś oświadczyny? Myślę, że to następnym razem, jak przylecę, to zrobimy to na wizji może. O Boże, naprawdę? Zrobimy, tak. Chciałbyś to na wizji? Zresztą, tak sobie myślę, że tobie jest właściwie wszystko jedno. Jezus, jaki ty stan osiągnąłeś. Szokować po prostu ludzi, ale tak serio, po prostu cieszyć się, trzeba się cieszyć. Nie, ale jest w tym, wiesz co, bardzo dużo takiej szczerości. A co masz mówić, udawać? No nie, wiesz, jak to my czasem mamy taką tendencję. Polska. Nie, no mi się, wiesz, jakoś udało tak, mi się udało w życiu. Mi się. Nie, nie udało, niczego ja nie zawdzięczam swojej pracy. Absolutnie, bardzo nie ciężko zapracowałem i każdy może osiągnąć podobny sukces, jak nie większy, więc po prostu no, do roboty tylko i wiara w siebie, wiara w siebie i nie patrzeć na konkurencję, nie patrzeć na hejt, nie patrzeć na ludzi, po prostu uwierz w siebie do przodu. Jasne, a tak czasem przyglądasz się temu, co się dzieje w Polsce z perspektywy tego oceanu, to co widzisz i najczęściej. Smutno mi się robi, przede wszystkim teraz, jaka ta sytuacja polityczna, która u was jest. I patrząc u was mówisz, nie? Tak, u was już tak. Czyli tam jest u nas, amerykański, a to jest tak, u was. Tak, amerykański. Ale wiesz, patrzę po prostu na to, jak ludzie są sfrustrowani. I patrzę na swoich znajomych, których odwiedzam. I nawet z roku na rok, jeszcze po COVID-zie, oni jeszcze bardziej taką frustrację pokazują. Więc to troszeczkę jest smutne. Więc no ja tak się cieszę, że tam mieszkam, a nie tutaj. Obserwuję oczywiście polską politykę, polski show business, ale jednak żyję tamtym życiem, cieszę się swoim życiem. Każdemu młodemu człowiekowi, wiem, że może powiem coś teraz niepolitycznego, ale życzę, żeby wyjechać z tego kraju teraz, no, chociaż na kilka lat, zdobyć doświadczenie, zawsze można wrócić, ale otwórzcie się na coś. No właśnie, widzisz, tak sobie myślę o Ani Rubik, która wyjechała, ale jednak mimo wszystko z tego Nowego Jorku dba o Polskę, no bo przecież ta edukacja seksualna mocno jej siedzi, mocno jej leży na sercu. Edukacja seksualna, która jest w naszym kraju potrzebna po prostu absolutnie. Tak. I widzisz, no mamy ministra Czarnka, tak do niego dzisiaj nawiązuje, no bo akurat takich mamy gości dzisiaj, którzy, no wiesz, minister Czarnek, który mówi, że mniejszości seksualne nie mają praw, który każe rodzić dzieci kobietom, najpierw dzieci, potem kariera. No i też zauważasz te różnice, no bo przecież w Stanach Zjednoczonych ta edukacja seksualna wygląda zupełnie inaczej, więc jako dorośli, wyedukowani, ci ludzie są inni niż my, niewyedukowani w za młodu. Wiesz, tam z nastolatkiem porozmawiasz o seksie jak na luzie. U nas słowo seks, u nas słowo jakikolwiek narząd płciowy, to po prostu nie wymawiają. Mówią bezosobowo. Tak. Młodzież, ale również i dorośli. Ja uważam, albo pieszczotliwie, albo wulgarnie. Tak, Ani Rubik na wiceministra od wychowania seksualnego, mnie na wiceministra od urody, bo wtedy po prostu byłoby ciekawie na pewno w tym ministerstwie i ludzie by byli po prostu piękniejsi, młodsi, szczęśliwsi. Ja idę na ministra uśmiechu. Jedziemy, absolutnie nadajesz się. Zgadzam się z tobą. No kurczę, no, nie, byśmy rząd zrobili. Ale jednak mamy trochę, wiesz, inne zadania też do wykonania, które niekoniecznie trzeba wykonywać rządząc, bo te ruchy oddolne, wiesz, ta praca pozytywistyczna też jest ważna. Ja przyleciałem na przykład teraz do Polski na ponad tydzień szkole lekarzy z zakresu medycyny estetycznej, z zakresu właśnie takiego naturalnego podejścia do medycyny estetycznej, po to, żeby tutaj nie robić krzywd tym kobietom, nie zniekształcać twarzy, żeby po prostu kobiety najpierw uwierzyły w siebie, w swoje piękno wewnętrzne, a każda kobieta ma coś pięknego w sobie, więc to piękno trzeba wydobyć. I tego właśnie uczę na moich szkoleniach teraz tutaj w Polsce.
czego ci życzyć, tak już na sam koniec? Żeby już była niedziela, żebym wsiadł do samolotu i poleciał do Miami. I wrócił do się, miłości swojej. Tak, i ogrzał się po prostu na słoneczku. To jest moje stare kości. A tak poważnie, wiesz, wszystko w życiu człowiek już osiągnął. To teraz tylko cieszyć się każdą chwilą. Słuchaj, ja tak teraz przeżywam to, że z tobą siedzę. Dla mnie to jest... You made my day, tak. To naprawdę? Jest, tak, o Jezu. Mam nadzieję, że nasz gość Krzysztof... Gość Krzysztof Gojć, wiesz, jak to fajnie brzmi? Też zrobił wam dzień. Dzisiaj środa, 29 września. Niech to będzie naprawdę bardzo, bardzo miła środa. Dziękuję ci, Krzysztof. Dziękuję. Uwierzmy w siebie, że jesteśmy piękni. Dziękuję ci, Gona. Buziaka, do następnym razem. I słuchaj, nie zmieniłeś się, naprawdę. Nie rób botoksu. Pięknie wyglądasz. Absolutnie. Cudownie. Przeczytaj taką książkę. Absolutnie. Jak nie zostać moim pacjentem? Dobra. Myślę, że nie. Z tym nie mam problemu. Do widzenia.